witam Was wszystkich serdecznie. Nazywam się Agnieszka Smoczyńska. Chciałam Was zapytać, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że jesteście tutaj na chwilę? Niezależnie od tego, czy będziesz żył rok, niezależnie od tego, czy będziesz żył jeszcze 50 lat, jesteś tak na chwilę. Świat istniał, zanim Ty się urodziłeś i świat będzie jeszcze jakiś czas istniał, zanim Ty, po tym jak Ty umrzesz, jak długo to się jeszcze okaże. Ale jesteś na chwilę. Jesteś po prostu na chwilę. I warto się zatrzymać, zastanowić nad sensem swojego życia. Po co tak naprawdę żyjesz? Po co jesz codziennie chleb powszedni? Po co w ogóle się rano budzisz? Po co się edukujesz? Po co zakładasz rodzinę? Po co się rozmnażasz? Po co to wszystko? Jaki to ma sens, skoro i tak umrzesz? Jedynym, który może Ci dać wieczność, jest Jezus Chrystus. Możesz mieć wieczność za darmo z łaski, ale jest jeden warunek. Musisz uznać to, że jesteś grzesznikiem. Musisz uznać to, że popełniłeś błąd, że popełniłeś wiele błędów w swoim życiu. Musisz to uznać, musisz z tego pokutować. Musisz ukorzyć się przed Królem Królów i Panem Panów i powiedzieć: Jezu, przepraszam Cię za moje grzeszne życie. Przepraszam Cię za życie, które prowadziłem bez Ciebie. Ja Ciebie potrzebuję. Ja oddaję Ci moje życie, bądź moim Panem, bądź moim Zbawicielem. Dlatego, że jedyną drogą do Ojca jest Jezus. Jedyną możliwością, byś uzyskał przebaczenie, jest to, że pojednasz się z Bogiem przez krew Jezusa. I Twoje życie wtedy nabierze prawdziwego sensu. Bo jeżeli masz jakieś drobne, poszczególne sensy, które realizujesz w swoim życiu, jeżeli dążysz do jakichś określonych celów, to gdy je osiągniesz, i wiesz to pewnie bardzo dobrze, osiągasz sobie jakiś cel i nagle się zastanawiasz, czy to naprawdę o to mi chodziło. I nie czujesz spełnienia. Ja tak miałam. Ja żyłam w nieustannej depresji, dlatego że urodziłam się w rodzinie, w której był okultyzm. Jak byłam dzieckiem, doświadczyłam odrzucenia. I żyłam po prostu w depresji i to wszystko wydawało mi się straszne. To, co wokół mnie, ten świat, wydawało mi się straszne. Nie rozumiałam w ogóle, jak można się cieszyć tym życiem. Ciągle czegoś szukałam, nie wiedziałam, czego szukam. I dopiero kiedy przyszłam do Boga, dopiero kiedy przyszłam do Jezusa, ja zrozumiałam, że tak naprawdę całe życie szukałam tego. Nie wiedząc, nie potrafiąc tego nazwać. Ja zrozumiałam, że tak naprawdę szukałam Boga. I gdy przyszłam do Niego, gdy zawierzyłam Mu, gdy przyjęłam Jego przebaczenie, doświadczyłam pokoju, o którym nie miałam wcześniej bladego pojęcia. Doświadczyłam po prostu błogości, takiego odpocznienia, którego nie da się porównać z niczym. I to było ponadnaturalne. I czuję się bezpiecznie, wiem, że Bóg jest moim Ojcem, wiem, że mam tatusia w niebie, że wiem, że jestem zaakceptowana, wiem, że mam przebaczenie grzechów, dlatego że Jezus zapłacił cenę za moją wolność. To ja powinnam zginąć, to Ty powinieneś zginąć, dlatego że karą za grzech jest śmierć. I wiem jedno, że gdybym była jedynym człowiekiem na tej ziemi, który potrzebowałby zbawienia, gdybym była jedynym człowiekiem, który zgrzeszył i który potrzebowałby zbawienia, to ja wiem, że Jezus Chrystus poszedłby na krzyż Golgoty tylko dla mnie. I wiedz, że gdybyś Ty był jedynym człowiekiem na tej ziemi, który zgrzeszył i potrzebuje odkupienia, Jezus poszedłby za Ciebie na krzyż. Tylko co Ty to z tym dzisiaj zrobisz? Tylko czy to ma praktyczne odniesienie do Twojego życia? Bo jeżeli Ty się nie zaktywizujesz, jeżeli Ty nie podejmiesz decyzji, że Ty chcesz wziąć to przebaczenie, że chcesz się obmyć w krwi Chrystusa, to po prostu z automatu nie zadziała w Twoim życiu. Piłeczka jest po Twojej stronie. Bóg zrobił to, co do Niego należało. Bóg oddał swojego Syna na śmierć. Jezus zmarł, Jezus zmartwychwstał. To się wykonało. Co Ty z tym zrobisz? Piłeczka jest po Twojej stronie. I kiedy umrzesz i staniesz przed Bogiem, to Bóg Cię nie zapyta o Twoje błędy, porażki, sukcesy, tylko Cię zapyta, co zrobiłeś z tym, że Jezus umarł i zmartwychwstał. Co zrobiłeś z tym, co usłyszałeś tam koło palmy? Co z tym zrobiłeś? Jeżeli nie zrobisz z tym nic, to nie będziesz w niebie. Jeżeli nie zrobisz z tym nic, to nie będziesz zbawiony.
ale to jest twoja decyzja. Nie marnuj życia na chlanie, nie marnuj życia na jakieś upiorne robienie kariery, nie marnuj życia na harowanie po 12 godzin na dobę, żeby się spodobać szefowi. Nie marnuj życia na po prostu pimpanie i świętanie się po mieście. Nie wiem, kim jesteś, ty wiesz, kim jesteś. Ty wiesz, w jakim miejscu się znajdujesz w swoim życiu. Ale każdy człowiek potrzebuje Chrystusa. Jezus wróci. Jezus wróci niedługo na tę ziemię. To naprawdę będzie niedługo, uwierzcie mi. I gdy On powróci za twojego życia, jeżeli On powróci za twojego życia, to jak będziesz Go oczekiwał? Z ekscytacją czy z przerażeniem? To zależy od ciebie. To jest twoja decyzja. Możesz być zbawiony z wiary. Możesz być zbawiony przez łaskę. Nie musisz na to zarabiać, ale musisz wykonać ten krok wiary. Przyjść do Chrystusa. Przyjść do Chrystusa, uwierzyć w Niego, zaufać Mu. Nie ma innej opcji. Żadna inna opcja nie zadziała. Życzę ci pojednania z Bogiem. Nie warto poświęcać życia dla czegokolwiek innego. Pojednaj się z Bogiem, póki masz czas, póki jesteś w ciele, póki jesteś na tej ziemi, pojednaj się z Chrystusem.